W Muzeum imienia Antoniego Hrabiego Ostrowskiego swoje prace zaprezentowała Teresa Dura, prezes Stowarzyszenia Amatorów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim. 26 lipca odbył się wernisaż wystawy malarstwa artystki. Panią Teresę myślę, że wielu tomaszowian zna bardzo dobrze, ale ja chcę tylko przypomnieć, że pani Teresa nie jest tomaszowianką z urodzenia, ale z Tomaszowem, z tym miastem jest związana od wielu, wielu lat. Teresa Dura ukończyła pierwsze liceum ogólnokształcące. Jest również absolwentką studium budowlanego. Pracuje w mazowieckiej spółce gazownictwa w rozdzielni gazów w Tomaszowie. Na tej wystawie pokazuje swoje prace jako członek stowarzyszenia i jako prezes SAP-u. Tą funkcję sprawuje od 3 lat. Organizuje bardzo dużo plenerów. Oczywiście uczestniczy sama również w tych plenerach. I przede wszystkim największą satysfakcję dają jej te plenery, które organizuje właśnie Stowarzyszenie Amatorów Plastyków. I powracam jeszcze do wystawy, bo na tej wystawie prezentuję 35 prac o różnorodnej tematyce. Tutaj będziecie mogli Państwo zobaczyć portrety, pejzaże, martwą naturę. Artystka maluje w różnych technikach. Pastelami suchymi, olejnymi, piórkiem, ołówkiem, temperą i olejem. Sztuka fascynowała ją od zawsze. W liceum spotkałam na swojej drodze panią Marię Bundzel, która była, opiekowała się grupą plastyczną w Domu Kultury, miejskim, Młodzieżowym Domu Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. No i przyjęła mnie, zwróciła na mnie uwagę, przyjęła mnie i ona mi umożliwiła właśnie pokazanie swojej twórczości. Zabierała nas na plenery, na wycieczki, na których właśnie malowaliśmy. I tak się zaczęło. W 1988 roku autorka prac wstąpiła do Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Wówczas zorganizowała swoją pierwszą wystawę indywidualną. Jak sama mówi, jej prace są efektem miłości do ludzi i szacunku do życia. Teresa Dura to taka troszkę niespokojna dusza. Nosi w sobie wiele takiego buntu na to wszystko, jak patrzy na tą całą krzywdę społeczną, jaka jest wokół niej i wokół nas, która się dzieje. I tutaj z tego, co wiem z takiej rozmowy prywatnej już zupełnie, to rodzi się kolejna taka zupełnie nowa wystawa i ja mam nadzieję, że to będzie jeszcze zupełnie inna Teresa Dura. Ona nas zaskoczy swoimi pracami. Być może to nie będą już pejzaże, portrety, ale będzie ten bunt taki, który siedzi w niej samej, właśnie pokazany na płótnach. Czy jestem zbuntowana? Jest we mnie coś, co nie pozwala mi się godzić z tym, co się dzieje w kraju, wśród społeczeństwa, wśród ludzi, wśród po prostu otoczenia, we wzajemnych stosunkach międzyludzkich, politycznych, społecznych sprawach i to na przykład oglądając telewizję, co bardzo rzadko oczywiście robię ze względu właśnie na to, że jest tyle tak uderzającego zła, przykrości, smutku, to właśnie rodzi mój bunt i to spowodowało, że zrodziły się we mnie myśli, które już zapoczątkowały w szkicach przynajmniej następne obrazy, które będą mówiły zupełnie o czym innym. Nie będą właśnie może lekkie, łatwe i przyjemne do oglądania. Będą bardziej trudne, ale będą niosły za sobą treść i pewien przekaz. Rok 2011 był czasem szczególnym dla prezes SAP-u. Została przyjęta w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezentowane przez artystkę obrazy można oglądać w muzeum do 26 sierpnia bieżącego roku.